Mamy już wszystkie podstawowe narzędzia i umiejętności potrzebne nam do rozwiązania najtrudniejszych, nawet zadań z mnożeniem. I w tym filmie rozwiążemy mega dużo takich zadań. Zacznijmy od takiego: 32 razy 18. 8 razy 2 równa się 16. Zróbmy to dla treningu w pamięci. Moglibyśmy znowu rozpisywać wszystko po kolei, ale nie zawsze mamy tyle wolnego miejsca. Liczymy w pamięci. 8 razy 2 równa się 16. Jedynkę przenosimy. 8 razy 3 równa się 24. 24 dodać 1 równa się 25. Czyli 8 razy 32 równa się 256. Teraz musimy pomnożyć tę jedynkę, która tak naprawdę jest dziesiątką, razy 32. Podkreślimy ją sobie na kolorowo. 1 razy 2, teraz ostrożnie, 1 razy 2 to 2. Ale nie rozpędzamy się i nie zapisujemy tej dwójki tu, tylko pamiętamy, że to nie jest jedynka, to jest dziesiątka. Czyli miejsce jedności pomijamy i zaczynamy pisać od dwójki, od tego miejsca. No to mnożymy. 1 dziesiątka razy 2 to 20, czyli dwójka na pozycji dziesiątek. Zgadza się? 10 razy 2 to 20. Zadziałało. Teraz 1 razy 3. Znowu ostrożnie z tym, co otrzymaliśmy z poprzedniego przeniesienia. Najlepiej będzie, jak się tego pozbędziemy. 1 razy 3 to 3. Nie ma tu nic do dodania, czyli mamy tylko tę trójkę. Czyli z pomnożenia dziesiątki razy 32 otrzymaliśmy 320. Trzy setki i 2 dziesiątki. I nic jedności, czyli 0 jedności, 320. Ta jedynka tutaj oznacza dziesiątkę. 10 dodać 8 to 18. Teraz dodajemy te dwie liczby. 6 dodać 0 równa się 6, 5 dodać 2 równa się 7, 2 dodać 3 równa się 5. Dobrze nam idzie, nie zwalniamy, nie zwalniamy. Pomnóżmy 99 razy 88. Trochę większe liczby: 8 razy 9 to 72. Dwójka tu, siódemkę przenosimy. Teraz jeszcze raz 8 razy 9 to też 72, ale tu jeszcze mamy siódemkę z przeniesienia i musimy ją dodać. 72 dodać 7 równa się 79. Skończyliśmy pierwszy etap tego mnożenia, więc możemy się pozbyć wszystkich przeniesionych dotychczas liczb, żeby nam nie przeszkadzały. I teraz mnożymy tę ósemkę razy 99. Ale pamiętajcie, że ta ósemka to 80, i żeby się wszystko zgadzało, zaczniemy zapisywać wyniki mnożenia od kolumny dziesiątek. 8 razy 9 równa się 72, 7 do wyższego rzędu. 8 razy 9 równa się 72, dodać 7 równa się 79. I dodajemy 2, 9, dodać 2, 11. I jedynkę przenosimy. 1 dodać 7 równa się 8. 8 dodać 9 równa się 17. I jedynkę przenosimy. 1 dodać 7 równa się 8. 8712. Jedziemy dalej. Mnożenia nigdy za wiele. 53 razy 78. Myślę, że już załapaliście, o co w tym wszystkim chodzi. Najpierw liczymy 8 razy 53. 8 razy 3 równa się 24. Dwójkę przenosimy. 8 razy 5 równa się 40. 40 dodać 2 równa się 42. 42. Teraz mnożymy 53 razy 7 to 7. A to 7 oznacza 70, bo znajduje się na pozycji dziesiątek. Więc zapisujemy wyniki mnożenia razy 7 od pozycji dziesiątek. Dwójkę z poprzedniego przeniesienia zlikwidujemy, żeby nic nam nie pomieszała. 7 razy 3 równa się 21. Jedynka tu, dwójka tu. 7 razy 5 to 35. Dodać 2 to 37. I jesteśmy gotowi na dodawanie. 4, 2 dodać 1, 3. 4 dodać 7, 11, 1, 1 przenosimy. 1 dodać 3 równa się 4. 4134. Podbijmy trochę stawkę. Powiedzmy, że mam takie zadanie: 796 razy 58. No to najpierw pomnożymy to 8 razy 796.

63. Na pewno, kręcąc te filmy, zrobiłem parę drobnych błędów, ale jeżeli tak, to zadaniem dla Was jest znaleźć je i poprawić. Pozbędziemy się teraz nieproszonych gości, żeby móc pomnożyć tę piątkę razy górną liczbę. Piątka znajduje się na miejscu dziesiątek i oznacza tak naprawdę 50. Więc zaczniemy zapisywać wynik tego mnożenia od tego miejsca, od miejsca dziesiątek. 5 razy 6 to 30. 0 tu, trójka tu.

1 dodać 3 równa się 4, czyli 796 razy 58 równa się 46 168. I chyba dobrze to policzyliśmy, bo 796 to prawie 800, a 800 to prawie 1000. No i gdybyśmy taki 1000 pomnożyli razy 58 to będzie 58 tysięcy, ale mnożymy liczbę trochę mniejszą niż 1000 razy 58, więc powinniśmy otrzymać w wyniku trochę mniej niż 58 tysięcy. Wynik, przynajmniej z grubsza, powinien się zgadzać. Teraz zrobimy jeszcze jedno zadanie, ale stawka będzie naprawdę wysoka. 523 razy. I wpiszemy teraz liczbę trzycyfrową. 798. Duża liczba trzycyfrowa. Ale schemat, według którego mnożymy, jest dokładnie taki sam jak poprzednio. Jeżeli znacie ten schemat, to jesteście w stanie pomnożyć dowolnie długą liczbę razy inną dowolnie długą liczbę. Oczywiście ćwiczenia zajmują dużo czasu i pewnie popełniacie w czasie tych ćwiczeń jakieś błędy, ale jest to ciągle ten sam pomysł. Nie ma tutaj nic nowego. Zaczynamy od 8 razy 523. 8 razy 3 równa się 24. Dwójka tu. 8 razy 2 równa się 16. 16 dodać 2 równa się 18. Jedynkę przenosimy. 8 razy 5 równa się 40. Dodać 1 to razem 41.

18 dodać 2 to razem 20, teraz mamy 9 razy 5, to się równa 45, 45 dodać 2 to 47. Pozwólcie, że się upewnię, że dobrze to policzyliśmy. 9 razy 3 to było 27, 7 tu, 2 tu, 9 razy 2 to było 18 i dodaliśmy 2 razem 20, 0 tu, dwójka tu. Potem 9 razy 5 to było 45 i 2 47. Jest ok. Upewniajcie się czasami, że nie wkradają się żadne drobne pomyłki. No i na koniec mnożymy razy 7, co oznacza w tym przypadku 700 razy 523. Kiedy mnożyliśmy razy 8, po prostu zaczęliśmy od prawej strony, od kolumny jedności. Potem, kiedy mnożyliśmy razy 90, zaczęliśmy zapisywać od kolumny dziesiątek, a teraz mnożymy razy 700 i zaczniemy jeszcze dalej, od kolumny setek. Wyczyścimy sobie parking do przenoszenia: 7 razy 3, 21, 1 tu, 2 tu, 7 razy 2, 14, 14 dodać to 2, 16. Jedynkę przenosimy. 7 razy 5 to 35. Dodać 1, 36. I jesteśmy gotowi na dodawanie. Mam nadzieję, że nie popełniliśmy żadnego błędu. 4, dodać 0, dodać 0 to łatwe. 4, 8, dodać 7, dodać 0 równa się 15. Przenosimy jedynkę. 1, dodać 1, dodać 1 to 3. 4, dodać 7, dodać 6. 4 dodać 6 to 10, razem 17, przenosimy jedynkę. 1 dodać 4 równa się 5, 5 dodać 6 równa się 11, jedynkę przenosimy. 1 dodać 3 równa się 4, czyli 523 razy 798 równa się 417354. Możemy sprawdzić, czy to poprawna odpowiedź. Uwaga, oto chwila prawdy. 523 razy 798 równa się działa. Nie muszę nagrywać od początku. 417 354, ale my potrafimy to policzyć bez kalkulatora, a to bardzo ważne.